Radomiu powstaje nowa spółka grupy Enea. Nowe pawilony i sprzęt dla szpitala w Pionkach. Turniej z podwórka na stadiony przynosi ogrom emocji. Grupa Enea, jeden z największych dostawców energii w Polsce, powołuje do życia nową spółkę. Zajmująca się odnawialnymi źródłami energii Enea Nowa Energia będzie miała siedzibę w Radomiu. Utworzenie nowej spółki wpisuje się w trwający na całym świecie proces transformacji energetyki. Nasz udział segmentu OZE do 2025 roku powinien osiągnąć poziom blisko 22%, a 33% w ciągu najbliższych 10 lat. Żeby to osiągnąć, musimy mieć odrębną, wyspecjalizowaną jednostkę, która będzie się zajmować tylko tym, będzie tylko temu dedykowana. Obecny podczas konferencji przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energetyki i Skarbu Państwa podkreślał zasadność utworzenia nowego oddziału dedykowanego jedynie odnawialnym źródłom energii. Jest to z jednej strony wyzwanie unowocześnienia naszej gospodarki, energetyki, z drugiej strony też to, o czym cały świat dzisiaj mówi, ochrona klimatu, ochrona naszej planety, a jednocześnie zachowanie dla przyszłych pokoleń, no i spowodowanie, że energia będzie wytwarzana w sposób taki, który nie szkodzi środowisku. Poseł podkreślił również konieczność zwracania się ku nowym źródłom energii. Niestety zasobów ropy w Polsce prawie nie mamy, gazu mamy niewiele, wystarcza to na pokrycie 20 może paru procent naszego zapotrzebowania, stąd też niezwykła potrzeba inwestowania w nowoczesne, odnawialne źródła energii. Jak zaznacza prezes nowo powstałej spółki, Enea Nowa Energia to także odpowiedź na zainteresowanie odbiorców. Jest to odpowiedź na oczekiwania zwykłych odbiorców końcowych energii elektrycznej. Bardzo dużo podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych zwraca się do grupy Enea, że chcieliby być odbiorcami końcowymi prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii. Nowa spółka dołączy do Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Ma to przynieść korzyści nie tylko dla Izby, ale i regionu. Izba na pewno dużo skorzysta z tego tytułu, ale myślę, że sam Radom również skorzysta. I zapowiedzi tu nowego prezesa o tym, że będzie współpraca zarówno z uniwersytetem, ale też i ze szkołami średnimi, bo proszę też pamiętać, że naszym takim sztandarowym programem jest oczywiście kształcenie dualne. I nie wykluczam, że w przyszłości będziemy może chcieli uruchomić właśnie klasy dualne pod kątem energetyki. Enea Nowa Energia zapowiada ścisłą współpracę z Instytutem Technologii Eksploatacji. Będzie ona służyła unowocześnieniu technik wytwarzania energii, ale nie tylko. My skupiamy się na głównie fotowoltaice. Natomiast to, o czym mówiliśmy tutaj przed chwilą w kuluarach, to jest kwestia magazynowania energii. Różnych rodzajów magazynowania energii, bo energię nie tylko trzeba wyprodukować, tylko trzeba ją zmagazynować. Główny problem z fotowoltaiką jest taki, że ona jest wytwarzana nie wtedy, kiedy my jej najbardziej potrzebujemy. W związku z tym trzeba tą energię w jakiś sposób zmagazynować. Spółka może rozpocząć działalność już w styczniu. Zdaniem prezesa Tomasza Siwaka w przedsiębiorstwie znajdzie pracę ponad setka osób. W Pionkach odbyła się uroczysta prezentacja na temat powstania nowych pawilonów oraz modernizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Inwestycja od wielu lat oczekiwana była przez mieszkańców powiatu radomskiego. Pragnę zaznaczyć, że dzisiejszy dzień jest bardzo ważny nie tylko dla pracowników, ale dla mieszkańców Pionek. Wszyscy czekali na tą inwestycję kilkanaście lat. Te kilkanaście lat były bardzo trudne dla nas wszystkich, ponieważ wszyscy wiemy, jak bardzo ważna jest służba zdrowia, jak bardzo ważna jest ochrona zdrowia. Jeszcze w obecnym czasie ogłoszonego stanu epidemii. Jak zapowiadała dyrektor Bernarda Dudek, inwestycja będzie realizowana etapami. Pierwszy etap pawilon zabiegowy, drugi etap w kolejnym roku, gdzie będziemy mieli pawilon z oddziałem wewnętrznym i oddziałem rehabilitacyjnym. I trzeci etap będzie mieścił się w budynku, który jest pod opieką konserwatora zabytków. Dokonamy jego rewitalizacji i tam będą się mieściły pomieszczenia gospodarcze, administracja i być może pomieszczenia, które będą służyły pod wynajem.
Na uroczystości odbyło się również podpisanie umów na zakup sprzętu medycznego. Jeszcze w tym roku do samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Pionkach trafią nowe aparatury. Podczas dzisiejszego spotkania mieliśmy okazję być świadkami podpisania umowy na współfinansowanej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla naszego szpitala. Jest to sprzęt, który będzie służył naszym chirurgom do oddziału chirurgicznego. Będzie to m.in. aparat USG, noże chirurgiczne. Będzie również to aparat diagnostyczny w postaci USG. Będą to urządzenia do rehabilitacji, które są nam niezwykle potrzebne. Starosta Radomski powstanie nowych pawilonów określił jako inwestycję dwudziestolecia. Powiedziałem inwestycja dwudziestolecia i myślę, że nie przesadziłem. Powiedziałem też, że sukces ma wielu ojców i to nie jest tylko slogan, ale rzeczywistość. O powiecie radomskim, o ostatnich 20 latach mógłbym bardzo długo mówić, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że na poważnie wzięliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, byka za rogi i jestem przekonany, że uda nam się wybudować pierwszy, drugi i kolejny etap, a przede wszystkim znaleźć finansowanie. W wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści. Nie zabrakło wielu podziękowań oraz podkreślenia, jak ważna i potrzebna jest nowa inwestycja. Minęło kilkadziesiąt lat i ten obiekt jest, już można powiedzieć, bardzo mocno podstarzały, ale jeszcze można go reaktywować, może nawet prawie reanimować, bo jak patrzymy na to, co tutaj mamy przed naszymi oczami, to rzeczywiście jest to niezbędne. To nie jest realizacja żadnych ambicji czyichś, tylko realizacja programu dbałości o obywateli. Burmistrz miasta Pionki nie tylko dziękował całemu personelowi za zaangażowanie w pełnione obowiązki, szczególnie podczas epidemii koronawirusa, ale również mówił o potencjale szpitala. I chcielibyśmy, żeby w Pionkach mieszkańcy mieli tego zdrowia jak najwięcej. No ale żeby tego zdrowia było dużo, to co nam jest potrzebne? No potrzebna nam jest baza i potrzebni nam są dobrzy, wykwalifikowani, z sercem oddani pracownicy. I taki potencjał ludzki w Pionkach jest. Jest ten potencjał ludzki od bardzo dawna. Od początku. Zakończenie budowy pierwszego pawilonu zabiegowego planowane jest do końca sierpnia 2021 roku. W środę 8 lipca rozpoczęły się zmagania w ramach 20. edycji turnieju z podwórka na stadiony. W jubileuszowej odsłonie występuje 21 zespołów. Chłopcy wygłodniali gry, my też jako sympatycy sportu wygłodniali emocji i przełożyło się też na liczbę drużyn. Na pewno ma też wpływ w to, że zarówno tutaj gmina miasta Radomia, MOSiR, jak i RZPN dbają o to, aby każdy z uczestników tej imprezy miał jakąś pamiątkę z tego występu. W pierwszym dniu rozgrywek padło 37 goli. Z kolei drugiego dnia turnieju obejrzeliśmy ponad 50 trafień. Na placu gry występują zawodnicy do 14 roku życia, którzy serwują ofensywny, otwarty i przyjemny dla oka futbol. To już nie są chłopcy, którzy przypadkowo otrzymują piłkę i kopią do przodu, tylko każde zagranie widać jest przemyślane i myślę, że akcje, które udało się wam złapać, o tym przekonują. Teoretycznie turniej ma charakter miejski, choć do trwającej edycji zgłosiły się również drużyny z innych powiatów. 20. edycja ogólnomiejskiego turnieju piłki nożnej, chociaż można by śmiało powiedzieć, że wręcz wojewódzkiego, gdyż mamy drużyny, które przyjechały do nas z odległych krańców naszego tutaj regionu, m.in. Lipsko, Ciepielów. Jednym z ciekawszych pojedynków czwartkowej odsłony turnieju było starcie dwóch najlepszych drużyn okręgu radomskiego z rocznika 2007, Broni oraz Radomiaka. Spotkanie po zaciętym boju zakończyło się remisem 2-2. Takie spotkanie, że tak powiem, szarpane, tak? Najpierw wyszliśmy na prowadzenie, potem dwa, że tak powiem, błędy w obronie, no i straciliśmy te dwie bramki, potem goniliśmy, doskoczyliśmy ich na 2-2, gdzieś tam było kilka takich sytuacji, gdzie mogliśmy się lepiej zachować, niestety nie wykorzystaliśmy, no i konsekwencją jest zremisowany mecz. Dla zespołów, które na co dzień występują w juniorskich ligach, turniej z podwórka na stadion jest dobrym poligonem doświadczalnym przed meczami o stawkę. A traktujemy ten turniej przede wszystkim, żeby pokazać się z dobrej strony, tak? I wiadomo, przede wszystkim chcemy pokazać się tutaj z dobrej strony, jak i dobrze się bawić, tak? No bo w
trakcie meczu przede wszystkim chodzi o to, żeby być zadowolonym, szczęśliwym, bo wtedy się, że tak powiem, rozwija. Dotychczas zawodnicy rozgrywali mecze grupowe i tak pozostanie do końca tygodnia. Po zakończeniu rywalizacji w grupach dwie najlepsze drużyny z każdej awansują do ćwierćfinału turnieju. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny realizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Wiosna. Jej najważniejszym celem jest niesienie materialnej i mentalnej pomocy rodzinom oraz osobom, które znalazły się w złej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej wolontariuszy, którzy chcą nieść pomoc. W tym roku mamy 20. edycję Szlachetnej Paczki. Zaczynamy w tym roku wcześniej ze względu na epidemię koronawirusa, żeby po prostu zdążyć zrobić wszystko w swoim czasie. Początek już, można powiedzieć, pół roku przed samym finałem. Na jakim jesteście etapie? Na czym te wasze początkowe działania polegają? Teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania nowych wolontariuszy i pozyskiwania historii rodzin. W tym roku mamy cel, takie założenie odgórne, 40 wolontariuszy w naszym zespole radomskim. Często zdarza się tak, że osoby, które potrzebują pomocy, nie proszą o pomoc bezpośrednio. Wolontariusze mają za zadanie odnalezienie i dotarcie do osób, które najbardziej potrzebują tego wsparcia. Pozyskujemy z różnych instytucji, od znajomych, od ludzi na różnych eventach historię rodzin właśnie takich potrzebujących. No i tam kryteria mamy niepełnosprawność, choroby, samotny rodzic. W tym roku dochodzi nowa kategoria odnośnie właśnie pandemii koronawirusa. Osoby, które chcą dołączyć do szerzenia pomocy i zostać wolontariuszem w Szlachetnej Paczce, muszą liczyć się z przejściem specjalnej procedury rekrutacyjnej. Bardzo dużo informacji jest właśnie na stronie www.szlachetnapaczka.pl, gdzie zachęcam, żeby osoby, które chcą dołączyć do naszej drużyny, żeby poczytać, bo wiadomo, też nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkich informacji. No tutaj, tak? Potencjalni wolontariusze również przechodzą jakiś proces rekrutacji, czy absolutnie pomaga każdy ten, kto po prostu chce? Nie, jest proces rekrutacji. Na początku jest taka rekrutacja ze mną, jako z liderem. Później wolontariusz przechodzi wdrożenie, w tym roku będzie wdrożenie online wyłącznie. I dopiero po przejściu tego wdrożenia będą testy, jeżeli wolontariusz ukończy pomyślnie. Także podpisujemy umowę i działamy. Akademia Przyszłości jest to nowatorski program edukacyjny skierowany do dzieci szkół podstawowych. Zakłada, że za porażkami w szkole stoi często trudna sytuacja w domu. Dlatego wolontariusze chcą, aby dzieci mogły i miały chęć do nauki. Gdy ktoś chce zostać wolontariuszem, musi również, jak w przypadku Szlachetnej Paczki, przejść procedury, które ułatwią mu późniejsze niesienie pomocy. Po wdrożeniu liderów szukamy wolontariuszy, którzy muszą też przejść wdrożenie. Później przydzielamy ich szkoły liderom, no i później przy pomocy psychologa lub pedagoga szkolnego docieramy do dzieci, które potrzebują pomocy. Są to dzieci, które mają problemy emocjonalne, są bardzo nieśmiałe, mają problemy w nauce i potrzebują wsparcia, bliskości wolontariusza, bo nie zawsze mają to w domu. Dzieci ogólnie może też się wstydzą tego, że właśnie potrzebują takiej pomocy. Warto pamiętać, że dobro zawsze wraca, dlatego zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony www.szlachetnapaczka.pl i www.akademiaprzyszłości.org.pl. Dzień dobry Państwu, z tej strony Paweł Waniek. Zapraszam do oglądania programu Kontrast Plus codziennie o nowej godzinie 17.30. Zachęcam również do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku, gdzie możecie Państwo zadawać pytania naszym gościom. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Niskie ceny wygrywają. Lody Big Milk 1 litr 6,79. Herbata ekspresowa Lipton 92 torebki 10,99. Płyn do WC Domestos 750 ml 6,49. Leclerc.
Pod koniec tygodnia w Radomiu pogoda będzie zmienna. W piątek zapowiada się upał. Temperatura wyniesie nawet 29 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie niewielkie, przez co dotkliwiej odczujemy gorąco. Barometry w południe pokażą 1013 hektopaskali, a biometr będzie niekorzystny. Sobota o wiele chłodniejsza. Na niebie zobaczymy znacznie więcej chmur, a do tego synoptycy przewidują opady deszczu. Temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie za to rosło, na barometrach zobaczymy 1019 hektopaskali. Biometr nadal niekorzystny. Niedziela będzie chłodna i deszczowa. Na termometrach zaledwie 17 kresek. Nie zobaczymy słońca. Ciśnienie wzrośnie i w południe wyniesie 1023 hektopaskale. Biometr pozostanie niekorzystny.